Minęła właśnie 8. Polskie siły zbrojne nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej, wynika z raportu Przygotowanie państwa polskiego do zwalczania zagrożeń militarnych. Autorem raportu jest były wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony z czasów Antoniego Macierewicza, obecnie ekspert wojskowości. Do tego dokumentu dotarł dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Raport miał trafić na biurko prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, ale został zablokowany przez wojsko. Dokument trafił do polityków PiSu z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Jednak w wyniku nieformalnych działań wojskowych szef PiSu z raportem ostatecznie się nie zapoznał. Autor dokumentu stawia tezę, że gotowość bojowa i mobilizacyjna naszych sił zbrojnych nie istnieje i podpiera się wynikami kontroli NIK-u. W dokumencie pada wiele o słabościach naszej armii. O tym, że z 13 brygad operacyjnych 10 jest w stanie skompletować zaledwie 40% kadry, co czyni je niezdolnymi do walki. 70% czołgów pamięta jeszcze ZSRR, a amunicji wystarczy wojsku na 7 dni. Według byłego urzędnika MON, bolączką polskiej armii jest też słabe wyszkolenie rezerwistów. Przeciętny żołnierz rezerwy służbę wojskową ukończył mniej więcej 20 lat temu. Od tego czasu był na szkoleniu tylko raz. Ministerstwo od piątku nie odpowiedziało na pytania Radia Z w tej sprawie. Takie są wiadomości Radia Z. Ostatnia tura uczniów zaczyna dziś w zimowe ferie. Doczekali się tego wreszcie młodzi mieszkańcy Lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpacia, Śląska i Pomorza. Śniegu w górach było dotąd dużo. Z prognozami w wiadomościach teraz nasz reporter Michał Dzienyński. Michał, pytanie, czy wystarczy na te dwa ostatnie tygodnie? W górach jest na to szansa, bo w nocy przynajmniej w tym tygodniu jeszcze temperatura na minusie, można sztucznie dośnieżać stoki. Poza tym rzeczywiście przedwiośnie do nas puka, na Podlasiu widziano już żurawie. Niedaleko Łodzi klucze dzikich gęsi. Cały czas latają. Tydzień upłynie nam pod znakiem wiecznej pogody, najgorzej ma być czwartek, ale dzisiaj jeszcze słonecznie i dosyć ciepło. W sam raz na walentynkowy, romantyczny spacer. Walentynki od samego rana. Dziś szczególni gość Radia Z zaprasza Beata Lubecka. Rzeczywiście dzisiaj będzie trochę walentynkowo. Kinga Gajewska, Arkadiusz Myrcha, właściwie klan Myrchów w pełnej krasie można powiedzieć, bo również jest z nami Juliusz, jest Amadeusz, nie widzę tylko Lilki. Dzień dobry. Jest obok tutaj Lilka, dzień jest. No powiada. Dzisiaj będzie ekstremalnie, bo dzieci na pewno będą chciały uczestniczyć w tej rozmowie. A obchodzą państwo walentynki, czy uważacie, że to jest taki importowane święto, w dodatku jeszcze mocno napędzane marketingiem, to po co to w ogóle sobie głowę zawracać? Nie, obchodzimy. Znaczy, każdy dzień, kiedy można sobie powyznawać miłość, jest dniem fajnym, a ja oczywiście dostałem prezent walentynkowy, a dla żony będzie wieczorem. A pani poseł? 2 godziny odpoczynku od dzieci w spa. A czy taka będzie walentynkowa randka dzisiaj w spa, tak? To nie randka. Nie. Randka będzie później. To nie będzie randka? A jest jakiś pomysł na randkę walentynkową dziś, czy w ogóle to jest niemożliwe z trójką maluchów? Nie, możliwe są randki, bo mamy ogromną pomoc dziadków, którzy nam pozwalają od czasu do czasu spędzić wieczór z przyjaciółmi albo właśnie na randce. A to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia, czy była? No, pani poseł była wcześniej zajęta, rozumiem, że poznaliście się w Sejmie, czy wcześniej? Bo to 2015 roku jesteście w Sejmie obydwoje, wcześniej w samorządach. Tak, poznaliśmy się w Sejmie i tak się zaprzyjaźniliśmy. Wspólne tematy, pasje. O, widzę, że jednak ktoś tutaj przestawił kamerę. To no. Chyba Juliusz przestawił kamerę. Dobrze, tak, wracając do wspólne tematy, czyli zaczęło się od przyjaźni tak de facto, tak? Tak jak po prostu Mickiewicza. Czy to jest miło, czy to jest kochanie? Znaczy, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Tak, można tak powiedzieć, ale faktycznie dużo rozmawialiśmy, prawie codziennie, mamy dużo wspólnych tematów, też oboje interesujemy się sportem, ta polityka nas połączyła i takie chyba wspólne podejście, bardzo podobne podejście do polityki. Czyli wspólne tematy, jednak wspólne zainteresowania, a kto pierwszy rękę wyciąga do zgody? Zgody? Zgody, no nie, może się nie kłócicie w ogóle, może jesteście tak zgodnym małżeństwem, że nie ma żadnych sporów. Nie tak jak w Sejmie. Znaczy się nie kłócimy. Nie ma sporów. Serio? W ogóle się nie kłócicie? Nie ma czasu na kłótnie, bo mamy co robić. Mamy ręce pełne roboty i bardzo energiczne dzieci, jak zresztą widać, więc nie jesteśmy małostkowi oboje i tak i co od 3 lat. Coś chyba mieliśmy problemy z połączeniem, ale jak to komunikatorką. Panie pośle, a pamięta pan kiedy żona ma urodziny? Czy pamięta pan, kiedy żona ma urodziny? To był 22 lipca. A pani poseł pamięta, kiedy mąż ma urodziny?
1 lutego. No, to jednak... Jesteście zgraną parą. Gdyby to było super bezpieczne, to i PESEL mógłbym powiedzieć i wiele innych szczegółów z życia. No, ale z trójką dzieci to łatwo nie jest, tak można powiedzieć. No, ale PESEL trzeba znać, bo jak ma się właśnie trójkę dzieci wszystkie na rękach, to też ciężko wyjąć dowód osobisty z portfela i trzeba wszystko mieć w głowie. Zresztą mąż ma doskonałą pamięć i... On naprawdę wszystko pamięta. Ale może być, że tak idealnie wpasowaliście się w model, który jest bliski sercu obecnej władzy. No jednak jest, są rodzice i jest trójka dzieci. Co najmniej trójka. Ja powiem szczerze, że to jest chyba jakoś takie... nie wiem, czy przefałszowanie, ale to jest model chyba taki powszechny nie tylko dla jednego środowiska politycznego. W naszym środowisku, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, mamy sporo małżeństw wielodzietnych. Nie jest to jakąś szczególną, nie jesteśmy jakimś szczególnym wyjątkiem. I sądzę, że to nie jest kwestia jednego czy drugiego środowiska politycznego, ale zbiegu różnych, często takich po prostu pozytywnych okoliczności, które po prostu pozwalają mieć więcej dzieci niż jedno czy dwoje. Choć niestety to nie jest popularne. W Polsce mamy 630 tysięcy rodzin wielodzietnych, czyli tych 3+. A w ramach tych 630, 78% są 3+. Czyli proszę zobaczyć, jak mało osób ma jeszcze więcej dzieci. To jest rzadkie i to jest trudne. To na pewno łatwo nie jest. O tym jeszcze porozmawiamy w części już po zadywaniu. Natomiast no, nie da się również uciec od polityki. Na dobrą sprawę, zresztą to jest wasz chleb powszedni. Chcę nawiązać do tego, co ustalił nasz dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, który dotarł do takiego raportu sporządzonego przez byłego wysokiego rangą urzędnika MON za czasów Antoniego Macierewicza. Teraz ta osoba jest ekspertem od wojskowości. I co ustalił ten, że były wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej, że polskie siły zbrojne nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji zbrojnej. Gotowość bojowa i mobilizacyjna sił zbrojnych RP nie istnieje, a ten raport został oparty na wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonego w latach od 2012 do 2020 roku. Jak to skomentujecie? Jak to państwo skomentują? Kto pierwszy? Tak. Przyznam, że połowę słyszałem pani wypowiedzi. Jeszcze raz może jeszcze raz przepomnę. Nie, bo to było dość długie. Znaczy, był wysoki urzędnik MON-u, raport, polskie siły zbrojne nie są zdolne. Do niewielkiej operacji obronnej. Znaczy, to mocno nie dziwi, bo jak obserwujemy to, co się dzieje w ogóle w polskiej obronności po 2015 roku, kiedy to faktycznie duża część dowództwa, no wszelkich sił zbrojnych została wyrzucona tak naprawdę z dnia na dzień. To w jak nieefektywny sposób organizowane są przetargi na zamówienie, to jak w fatalnej kondycji jest polska grupa zbrojeniowa, która tonie w długach po prostu po uszy, to ciężko by móc w ogóle powiedzieć o jakichkolwiek zdolnościach obronnych polskiej armii. I to jest też chyba przyczyna tych takich bardzo maskujących i PR-owych zabiegów podejmowanych przez ministra Błaszczaka, bo temat obronności i bezpieczeństwa jest dla wyborców PiS-u niezwykle ważny i dla nich rujnujące są takie informacje, o których pisał minister Dworczyk w mailach, że to jest tak naprawdę amatorka, przepalanie pieniędzy, podszyte bogowojnymi frazesami, ale tak naprawdę za tym stoi jedna wielka porażka. Tu jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć. Dokument miał trafić na biurko prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a jednak zostało to zablokowane przez wojskowych, no bo według nieoficjalnych informacji Radia Z dokument trafił do polityków Prawa i Sprawiedliwości z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, a nie miał nie trafić na biurko prezesa Kaczyńskiego. A powinien? Powinien. No rzeczywiście, że powinien. Mówimy o wicepremierze do spraw bezpieczeństwa, który ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa państwa, czyli za jakość funkcjonowania przede wszystkim właśnie służb mundurowych. I nie dziwi mnie to, że w tym środowisku ukrywane są informacje, ukrywane są raporty. Zresztą dziennikarze powszechnie informują, że no jest ostatnie lata to jest tragiczny dostęp do informacji publicznych, a już nie mówiąc o tych, które są oklauzulowane przez poszczególne formacje wojskowe.
One powinny być tajne dla publiczności, dla Polaków w pewnym zakresie, ale ta władza po prostu uwielbia bycie tajnym przez poufnym, więc utajniają także w stosunku do siebie, szpiegują się. Ja jestem święcie przekonany, że i minister Błaszczak, i wiceprezes Kaczyński mogą nie mieć dokładnej wiedzy na temat, jak funkcjonuje w tej chwili polska armia. No to tyle w części radiowej. No dzisiaj jest rzeczywiście wywiad ekstremalny. Dzieci też w nim uczestniczą. No. Jest ekstremalnie dzisiaj. Jesteśmy już od teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Kinga Gajewska na razie zniknęła jeszcze z ekranu, ale rozumiem, że pani poseł wróci. Arkadiusz Myrcha z nami zostają. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, bo chyba o tym nie wspomniałam, przedstawiając na samym początku. Więc od teraz już jesteśmy w internecie. Beata Lubecka, zapraszam. No to skoro już jesteśmy w internecie, to przejdźmy znowu do was jako do rodziny, bo rozumiem, że trójka dzieci w domu, no to w takim razie na konto wpływa to 1500 zł, tak, w ramach 500+. Czy to jest duża pomoc ze strony państwa dla takiej rodziny jak wasza? Chociaż posłowie, wasze pensje no, są powyżej zdecydowanie średniej krajowej, przynajmniej od sierpnia. Na pewno każdy pieniądz jest pomocą dla rodziny. No nam starcza na pieluchy, mleczka, jakieś tam jedzenie oczywiście, ale i każda, jakikolwiek zastrzyk pieniędzy jest pomocą. Natomiast dużo bardziej pomocny jest program warszawski, czyli bezpłatny żłobek dla każdego malucha w Warszawie. I my z takiego programu korzystamy. Dzięki temu możemy pracować i być aktywni w Sejmie. Dzisiaj dzieci nie są w żłobku. Dzisiaj dzieci nie są w żłobku. Dzisiaj jesteśmy na wyjeździe służbowym. Okej. No ale ten program 500+, rozumiem, że jeśli opozycja by wygrała, to on zostanie zmodyfikowany, czy nie? Bo były takie zapowiedzi, że właściwie to należałoby powiązać to również z pracą jednego z rodziców, że przynajmniej jeden z rodziców powinien pracować, żeby rodzina otrzymywała taki dodatek 500+. Czy pojawiało się przez ostatnie lata wiele różnych pomysłów na modyfikacje, natomiast Ale takie pomysły również płynęły ze szeregów Platformy Obywatelskiej. Znalazłam taką wypowiedź z 2019 roku z kampanii wyborczej z marca i o tym mówiła Urszula Augustyn, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini Platformy Obywatelskiej. Nie ma żadnych decyzji politycznych i się na nie nie zapowiada, żeby ten program był w jakimkolwiek zakresie ograniczony. Czyli on nie zostanie zmieniony, tak? A czy powinien być waloryzowany na przykład? Nie. A czy powinien być waloryzowany? No to jest dyskusja oczywiście otwarta i na tle tego, z jaką mamy inflacją do czynienia obecnie, to uważam, że ten temat powinien być tematem debaty w Sejmie. Bo kiedy ta inflacja była na poziomie 0,2%, no to powiedzmy sobie, ona była nieodczuwalna w portfelach, ale jeżeli już mamy ją sięgającą na stałe powyżej 5% z tendencją, że to będzie się otrzymywało przez najbliższy rok, to te 500 to dzisiaj jest de facto 400 zł, tak? Więc oczywiście ta dyskusja pewnie będzie przeprowadzona i uważam, że powinna być. W tym studiu gościła Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, mówiła, że w tym roku waloryzacji programu 500+ nie będzie. No ale to mnie nie dziwi, no bo PiS nie chce dawać 14 emerytury, nie chce waloryzować. No jak to jest zapowiedź, że będzie 14 emerytura? No, już kiedyś słyszeliśmy takie zapewnienia ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a później słyszeliśmy, że nie będzie, więc ja jestem ostrożny. Teraz padło zapewnienie, że będzie jednak, tylko że może nie na wiosnę. Ale wtedy też padły zapewnienia, że będzie. Wtedy też padły zapewnienia, że będzie. A wracając do państwa dzieci. Juliusz, Liliana, Amadeusz. Takie oryginalne imiona. Kto tutaj był promotorem? Nie są popularne. Też starannie dobieraliśmy te imiona. Juliusz, Amadeusz i Arkadiusz, imiona męskie, chyba znajdujące się na końcu listy, około 40 imion rocznie jest nadawanych takich. Tak, lubimy być oryginalni, sami jesteśmy dość specyficznie oryginalni, więc myślę, że to oddaje naszą rodzinną atmosferę. A geneza Amadeusza to od Wolfganga Amadeusza Mozarta?
Znaczy to jest jedyne imię, to jest jedyny kompozytor, jedyna popularna osoba z takim imieniem. Ciężko nam było w ogóle znaleźć drugiego tak popularnego Amadeusza. Dlatego myślę, że łatwiej będzie naszemu Amadeuszowi się wybić, bo będzie miał tylko konkurencję Mozarta. A jak na co dzień wygląda opieka nad dziećmi? Na jednej z konwencji mówiła pani, że mąż staje na wysokości zadania i bierze również na siebie ciężar tych obowiązków. To nie jest tak, że jest takim tatą do dekoracji, do fotografii, tylko że rzeczywiście Arkadiusz Myrcha codziennie w nocy wstaje do dzieci? Naprawdę codziennie? Od trzech lat. Noc w noc. No muszę powiedzieć, że naprawdę mam bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o męża, ale też sama przyłożyłam rękę do tego, żeby mieć takiego męża. I faktycznie spełnia moje najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o dzieci. I ciężko też to nazwać pomocą przy dzieciach, bo po prostu zdecydowanie to jest wspólne wychowywanie dzieci. 50/50, a czasem... No 50/50. A kto kogo w takim razie, zapytam, poderwał? Nie wiem. No kto pierwszy wysłał ten sygnał, takie że... Takie przyciągające się połówki. Połówki, tak? Jest też taki, jak porozmawia się na korytarzach sejmowych, bo kilkakrotnie słyszeliśmy taką opinię. Wszyscy nasi koledzy, koleżanki i koledzy z klubu parlamentarnego trzymali za nas kciuki i wiedzieli, że prędzej czy później się zejdziemy, bo... Bo to bardzo... było takie oczywiste dla wszystkich dookoła. Mm-hmm, czyli wszyscy widzieli, tylko wy zobaczyliście to na samym końcu. Dobre. No. A pierwsza randka gdzie była? Ja nie wiem, co by nazwać pierwszą randką, ale wiemy, że pierwsze spotkania, no to oczywiście Sejm i okolice Sejmu, tak? No, tam się poznaliśmy. No też dużo pracowaliśmy w pierwszej kadencji i... Byliśmy w jednej komisji. W jednej komisji, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, więc można powiedzieć, że większość czasu spędziliśmy z Sejmowym Piotrowiczem. O, nawet nie pierwsza randka, tylko codzienne wspólne obiady. Tak, zawsze jedliśmy obiad. Zawsze jedliśmy wspólnie obiad. To była taka nasza mała... Tradycja. Ceremonia, tak. Ale to były te tanie obiady w sejmowej Hawełce? Już nie ma Hawełki od lat. No ale jest restauracja, no wiadomo, że ona tak się nazywa. No, mówi się o niej, że ona jest Hawełka, no tak przez zastanie. Tak. W Hawełce albo w tej części prezydenckiej, oczywiście tak. A chciałam zapytać panią... Chciałam zapytać panią poseł, mama trójki dzieci, czy aborcja pani zdaniem powinna być dozwolona do 12 tygodnia ciąży? Halo? Nie słyszymy się? Coś chyba, mamy problemy z... Powtórzyć pytanie, bo widzę, że coś chyba mam problemy z komunikacją. Wszystko słyszymy. Bo ja państwa nie słyszę, ani nie słyszą państwa internauci. Nagle się coś zawiesiło. No jak to przez komunikatory elektroniczne? Czasami tak bywa. Halo, teraz słychać? No to w takim razie powtórzę. Czy pani zdaniem aborcja powinna być dozwolona do 12 tygodnia ciąży? Przede wszystkim to jest bardzo trudny temat i... Ciężko jest w ogóle na ten temat mówić i ja chciałabym, żeby to kobiety decydowały, czy jakiej decyzji chciałyby dokonać, ale państwo powinno absolutnie w każdym wymiarze pomóc kobiecie, szczególnie w wymiarze psychologicznym. Jeżeli zdecyduje się na taki krok, to wsparcie ze strony państwa musi być pełne. Ale również musi być pełne wsparcie państwa, jeżeli kobieta zdecyduje się urodzić takie dziecko. Zarówno jeśli chodzi o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, pomoc dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. I również bardzo trudny temat, jak hospicja dla dzieci. Takie wsparcie musi być kompletne. Ale liberalizacja prawa aborcyjnego tak, czy nie?
W stosunku do obecnego kształtu? No, w stosunku do obecnego kształtu, no też no, są też takie oczekiwania pewnych środowisk, że powinna być właśnie ciąża dozwolona do 12 tygodnia ciąży. Aborcja, dozwolona do 12 tygodnia ciąży. Stanowisko Platformy Obywatelskiej jest jasne. My jesteśmy za tym, aby kobieta sama mogła decydować o swojej ciąży, szczególnie do 12 tygodnia, ale z pełnym wsparciem psychologa i pełnym wsparciem państwa, jeżeli takiej decyzji dokona, zarówno w tym wymiarze, jeżeli chciałaby urodzić, i w wymiarze, jeżeli chciałaby przerwać ciążę do 12 tygodnia. Przez chwilę była z nami też Liliana, widziałam, ale tata ją wypuścił. A związki partnerskie powinny być zalegalizowane, czy nie? Jeszcze raz, kto, co? Czy związki partnerskie powinny być zalegalizowane i dlaczego jeszcze nie są? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to dlaczego, kiedy Platforma rządziła 8 lat, współrządziła, nie mogła tego dokonać? No były środowiska hamujące w Platformie. Wiemy o tym doskonale. Środowisko Jarosława Gowina też przyłożyło do tego rękę. Ale zdecydowana większość i wówczas Platformy Obywatelskiej, dzisiaj sądzę, że wszyscy są zwolennikami pełnej legalizacji związków partnerskich. A wtedy nie było tak, że jednak ostatnie słowo należało do Donalda Tuska, że dajemy zielone światło albo nie dajemy? No pamiętamy, że Jarosław Gowin miał grupę osób, z którymi po prostu opuścił szeregi Platformy, jeżeli się nie zgadzał z polityką kierownictwa. No ale to nie można chyba nazwać Jarosława Gowina jedynym hamulcowym tych pomysłów. Poczekaj sekundkę. I wiemy, pamiętamy. Chyba rosną też przyszli być może politycy. No. Pamiętamy alternatywne projekty składane, przygotowane przez jego środowisko, więc to była bardzo trudna wówczas dyskusja. No i mieliśmy swój projekt ustawy, przygotował go Artur Dunin. Większość członków Platformy była za. No ale jeszcze chcę przypomnieć, że akurat nas nie było w tamtej kadencji i myślę, że dużo więcej jest osób w tym momencie, które zdecydowanie poparło mnie. Ło lala, co tu się wyprawia? Nic, po prostu demolka, po prostu regularna demolka. No łatwo nie jest. A co zmieniło się w Platformie Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska? Atmosfera, organizacja, dużo się zmieniło. A co to znaczy atmosfera? Pan? A co to znaczy, że zmieniła się atmosfera? No taka dużo większa jest wiara i przekonanie w zwycięskie wybory. Nawet zdecydowanie to nawet nie wiara, tylko przekonanie. Zgubiliśmy obraz. O, teraz znowu wrócił, dobrze. Proszę powtórzyć. Nawet nie wiara, a całkowite przekonanie, że wygramy. I na pewno wzmożyła się mobilizacja członków Platformy Klubu Parlamentarnego i taki zwarcie i gotowość do działania. No ale w sondażach rzeczywiście Platforma się odbudowała, ale jakoś nie może jakoś wygenerować większego wyniku niż 26%. Jeszcze raz, przepraszam. 26%. No 26%. Donald Tusk powiedział podczas kongresu programowego w Płoniu, w moim rodzinnym mieście, że w najbliższych miesiącach dogonimy PiS, a w dniu wyborów przegonimy PiS. Długo nie czekał, było 3 tygodnie, a wzrost naszych punktów procentowych był znaczny. Tam tydzień i 3 punkty procentowe do góry, czy tam 2 punkty procentowe do góry. Więc spokojnie, to jest długi marsz, jeszcze 2 lata, najdłużej 2 lata, więc spokojnie. No, ale tak jak mówię, no, zatrzymało się na poziomie 25-26% i nie chce iść w górę. Więc rzeczywiście na początek obserwowaliśmy wzrosty, że Platforma Obywatelska przegoniła partię Szymona Hołowni. No, odzyskała tą pozycję lidera po stronie opozycyjnej. Ale liderem póki co sondaży cały czas jest Prawo i Sprawiedliwość, niezmiennie. Ale to już nie jest, tak jak pamiętamy, kwestia 10-13% różnicy. To jest już, to nawet sami komentatorzy sceny politycznej obserwują, że to jest 3-6%, więc to jest generalnie jedna cyfrowa różnica, a to jest zadanie na ten rozpoczęty niedawno rok kalendarzowy.
w ciągu tych miesięcy po prostu się zrównać. No to nie jest, to nie są, nigdy to nie ma skokowych i nagłych wzrostów w sondażach. To wszystko trwa. I dzisiaj, jeszcze pamiętam, w zeszłym roku to mówię, to było 10%, dzisiaj to jest średnio 5-6, więc za pół roku to może być średnio 1-2%, więc jesteśmy na dobrej drodze po prostu. Optymista. A dlaczego Donald Tusk, lider Platformy, przerwał objazd po Polsce? Kwestie covidowe. No, czy rozumiem, że wcześniej COVID nie przeszkadzał, teraz znowu przeszkadza, tak? Przeszkadzał, bo to pamiętam taką dyskusję na dużym takim ryzyku, w sensie, żeby faktycznie ktokolwiek z ekipy, czy współpracowników, czy lokalnie, była taka dyskusja i jednak podjęto decyzję, że z uwagi na taką rosnącą gwałtownie liczbę, ilość zachorowań, to po prostu do tych objazdów powrócimy. Tak jak powrócimy do naszych konwencji programowych, które będą się odbywały na żywo, a nie tylko w internecie. Ale w jakim gremium zapadła ta decyzja, że jednak Donald Tusk przerywa swój objazd po Polsce? My swój pierwszy kongres programowy również zorganizowaliśmy. Pytam, w jakim gremium dokładnie zapadła ta decyzja, że Donald Tusk jednak póki co przerywa objazd po Polsce? Ja nie wiem, czy to była decyzja jednego dnia, dlatego że pamiętam organizację tego kongresu programowego. Wstępnie chcieliśmy go zrealizować na żywo z udziałem publiczności, ale nagle okazało się, że ten wzrost zachorowań jest bardzo duży i sami nawet w naszym gronie, nawet bez Donalda Tuska, zdecydowaliśmy, że to jest sprawa zbyt niebezpieczna, zbyt wielkiej wagi. I zdecydowaliśmy się właśnie na formułę zdalną. I wtedy pamiętam, przy wizycie premiera Donalda Tuska w Błoniu również było zapytanie, czy będzie widział się z mieszkańcami w Błoniu, bo nie mogą się doczekać, bo są osoby, które bardzo chciałyby się z nim spotkać, ale jednak zdecydowaliśmy, że będziemy ograniczali. Więc to jest zarówno decyzja premiera samego sobie, ale też środowiska nasza po prostu. No, wprost. Wprost pisało o doniesieniach na temat powodów przerwania tej trasy objazdowej po Polsce Donalda Tuska. Po pierwsze, że panu, że liderowi Platformy się nie chce, bo przyzwyczaił się do rozmów z przywódcami unijnymi, światowymi, a tam lubi wchodzić w interakcje z ludźmi, tylko że w świetle kamer, żeby było po prostu wokół tego duże show. Nie, wszyscy wiedzą doskonale, że premier Tusk dobrze się czuje w towarzystwie wyborców, nie unika nigdy bezpośrednich rozmów, nawet trudnych. Dał temu wyraz wielokrotnie i ostatnie spotkania pokazały, że nic nie stracił na takim dobrym, bezpośrednim kontakcie, na fajnej, dobrej rozmowie z wyborcami w różnym wieku, bo przecież były i osoby młode, i seniorzy, pomimo jego ostatnich doświadczeń na funkcji przewodniczącego Rady. I sądzę, że im bliżej będzie wyborów, tym tą wersję pana premiera Donalda Tuska będziemy widzieć coraz częściej. No, drugim powodem miało być słabość lokalnych struktur, bo zdaniem informatora wprost.pl organizacja tych spotkań jest utrudniona albo niemożliwa, tak podawał wprost.pl. Więc dlatego próbuję to zweryfikować, jak to wygląda. Dystans do takich informatorów. Jeszcze raz, przepraszam? Mówię, mamy bardzo duży dystans do takich informatorów. Niech wskażą konkretną strukturę, która nie byłaby w stanie zorganizować takiego spotkania. Nie jest to prawda. Zresztą my z mężem przejechaliśmy wzdłuż i wszerz cały kraj. Byliśmy w najmniejszym mieście, gdzie jest nasza struktura. I nawet z nami, tak powiedzmy, szeregowymi posłami, takie spotkania były liczne. To co dopiero, jeżeli przyjedzie premier Donald Tusk. Jest na tyle popularnym politykiem, że... Nie jest to problem, naprawdę. Proszę mi wierzyć i złe języki. To jakie to było miasto, takie małe, gdzie przyjechaliście i też było duże zainteresowanie? Na Podkarpaciu. Tak, na Podkarpaciu. Czyli tam, gdzie raczej wasz elektorat jest bardzo ograniczony, tak można powiedzieć. Są pytania od słuchaczy. Piotr pyta, czy wyobrażają sobie państwo, że w przyszłości wasze dzieci wchodzą w politykę? Politykę? Że poszliby w wasze ślady. Czy oczywiście sobie wyobrażamy i w każdej aktywności sobie wyobrażamy, w polityce też. I będziemy im wtedy udzielali dobrych rad. Kolejne pytanie słuchacza. Dlaczego pani poseł nie ma nazwiska po mężu? Czy... Panie redaktor.
Kolejne pytanie, tym razem do pani poseł. Dlaczego pani poseł nie ma nazwiska po mężu? Czy to ze względu na rozpoznawalność na listach wyborczych? Na pewno jest to kwestia rozpoznawalności, bo na swoje nazwisko w polityce się pracuje bardzo długo, a w moim okręgu wyborczym już taką rozpoznawalność uzyskałam. Jestem posłem drugą kadencję, ale również byłam samorządowcem i startowałam do Parlamentu Europejskiego. Ale William Shakespeare pisał, co to nazwa? Róża pod inną nazwą będzie pachniała tak samo. Ale jest pani dwojga nazwisk? De facto w dowodzie? Nie, w dowodzie mam tylko swoje panieńskie nazwisko. Michał pyta, małżeństwo polityków z dwóch różnych okręgów. No jak to się robi, że trwa, trwa i trwa? No bo rzeczywiście pani z, tutaj z Mazowsza, a pan poseł Toruń. Mieszkamy na dwa domy, to jest trudne. To wymaga ogromnego wyzwania logistycznego dla rodziny. No i jeszcze przy trójce dzieci to jesteśmy zawsze całą rodziną, nie rozdzielamy się i każdy dom jest przygotowany na trójkę dzieci, trzy łóżeczka, trzy krzesełka, wszystkiego jest no powiedzmy razy sześć i jeżeli w taki poniedziałek ktoś z widzów, ze słuchaczy myśli sobie, och, jaki ciężki poniedziałek, to niech sobie pomyśli o nas. A co dalej z koalicją 276? No to jest wyzwanie na najbliższe oczywiście wybory. Uzyskanie większości, która pozwoli odrzucać weto prezydenckie. Ale przecież opozycja się już, ale dalsza opozycja już się powiedziała w tej sprawie. Nie była zainteresowana w ogóle. Była przede wszystkim zaskoczona wtedy. Najważniejsze, żeby ta koalicja była realna po wyborach, żeby ta koalicja miała swoje odzwierciedlenie w głosach w Sejmie. No bo to jest jakby to jest skutek, który chcemy uzyskać, a jakie będą drogi, żeby do tego skutku dojść, no to zobaczymy. Do pani poseł pytanie jest. Gabriela pyta. Czy nie wstydzi się pani gestu z podcięciem gardła i słów przy tym powiedzianych, bójcie się pisowcy, czy nie uważa pani, że to jest jednak mowa nienawiści? Ja zwracałam się do Telewizji Polskiej i do pseudodziennikarzy, którzy tam są, również do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do Rady Mediów Narodowych, że jest to przekłamanie, że jest to wycięcie mojego nagrania, w którym po prostu drapie się nawet nie mogę tego teraz robić, bo zaraz wytną znowu. Po prostu drapie się po szyi, przez całe nagranie się drapało po szyi i po prostu nagle w tym momencie przy użyciu takich słów zostało to wycięte. Jest to dla mnie przykre i bardzo niebezpieczne, bo zawsze kiedy Telewizja Polska emituje takie nagrania i dziennikarze mówią tę nieprawdę. Otrzymuję mnóstwo gruźb karalnych, zgłaszam je na policję, do prokuratury, chociaż teraz już po prostu muszę machać na to ręką, bo zbyt dużo czasu to zajmuje później na policję i zgłaszanie tego. No ale w tej wypowiedzi mówiła pani, wszystkich was rozliczymy, takie to było rewanżystowskie. Tak, i nawet absolutnie podtrzymuję to, że za każde złamanie prawa musi spotkać konsekwencja i każde... I za każde takie świństwo, które robią właśnie Kinze, naganiając na nią ogromną liczbę osób, którzy jej grożą, i za takie coś też będą musiały osoby ponieść po prostu konsekwencje służbowe. Na razie też, kiedy zgłaszam, były takie sytuacje, kiedy zgłaszałam do sądu, wytoczyłam sprawę karną, to po prostu posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zrzekali się swojego immunitetu, a podczas głosowania po prostu koledzy z partii ich bronili. Więc na razie nie mamy możliwości. Dobrze, i ostatnie pytanie do pana posła. Panie pośle, proszę wymienić trzech króli. Dobra. Słucham. Zacznę od Baltazara, żeby mieć to z głowy. Dalej. Kacper i Melchior. A skąd powiem, panu się wziął ten Belzebub? A skąd panu się wziął ten Belzebub? To już powiem szczerze. Napisałem to kiedyś na Twitterze. Jakieś złe, demoniczne siły musiały opanować studio TVP.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Daliśmy radę, ale mnie łatwo nie było. No. Spotkanie ekstremalne. Dzieci mają swoją energię, rozrabiary. Bardzo dobrze dzieci są po prostu pewne wigoru. No i cóż, no, w takim razie życzę dobrych walentynek dla państwa i dla całej rodziny. Dziękujemy. Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej była z nami i Arkadiusz Myrcha, mąż też poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobrego dnia życzę i zdrowia dla wszystkich. Dobrego dnia i dużo miłości dla wszystkich.